Siemaneczko, z tej strony Mavi, a w dzisiejszym odcinku powiem wam, co będzie się działo, a będzie się działo naprawdę dużo, bo niedługo update'cior, dokładnie w niedzielę, mamy, chyba w niedzielę, tak jak zawsze update'y są w niedzielę, mamy dużego update'a i wam zaraz powiem, co w nim będzie, co i jak, więc oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wszystko, pamiętajcie, lajki są bardzo ważne, no, więc zostawcie tu dużo lajków i napiszcie w komentarzu, co możecie napisać w komentarzu? O, napiszcie mi w komentarzu, co byście chcieli dostać pod choinkę, a ja to przekażę Mikołajowi. O, zrobię taki duży zbiorowy list, zobaczymy, dobra. I co? Dobra, drodzy widzowie, lecimy sobie z informacjami, jesteście na Darkbreaku, w niedzielę będzie update'cik i będzie zmiana leveli, tak. Będzie taka zmiana ogólnych mechaniki całej, leveli, rakiety i dużo takich fajnych, takich małych ciekawostek, więc może... zaczniemy od tego, co będzie dokładnie zmienione. Takie fajne rzeczy. Dobra, lecimy. Więcej informacji, bez zdjęć, ale więcej informacji. I pierwsza informacja, bardzo ważna. Przepustka sezonowa, którą mogliśmy kupywać, oferuje niesamowite przedmioty kosmetyczne i dużą premię do PD. Czyli przepustkę sezonową trzeba będzie kupić. Będzie system jednego poziomu, nie jeden dla każdej drużyny jak wcześniej. Czyli już nie będzie... że mamy poziom dla policji i poziom dla kryminalistów, będzie tak jak w Mad City, tylko jeden poziom. I to będzie fajne, bo nie trzeba będzie tu i tu. Sprawdzamy teraz kolejny. Kupowanie poziomów IPD zniknie. Czyli już nie będziemy mogli wykupywać z poziomów, czyli... no nie kupimy sobie poziomu, jeżeli trzeba będzie grać, żeby coś zdobyć. A nie, że ja sobie wydam 500 tysięcy i to zdobędę. No, tak to już bywa. I sezony wydłużają do 45 dni, z 30 do 45 dni, o 15 dni dłuższe. No myślę, że to fajne, bo chociaż o 15 dni dłuższe. I lecimy z kolejnymi, zobaczcie, są kolejne rzeczy. Lecimy z kolejnymi tutaj. Są tajne bazy, odblokowują się po obu stronach na poziomie trzeci. Tajne bazy, już wam lecę pokazać w ogóle tajne bazy, bo pewnie się znawiacie, będą tajne bazy. Które to są tajne bazy, jeżeli ktoś nie grał długo w Darkbreaka? To już wam pokazuje, gdzie są tajne bazy. Lecimy szybko do tajnych baz. Trzeba lecieć tędy. Już wam pokazuję tajne bazy. I bardzo ważne, w sumie fajne zrobić sobie te tajne bazy. Bo są tam fajne, tajne mapy. Więc lecimy jak najszybciej. No nie, no ja nic nie zrobię teraz tak. Dobra. Tędy, że ja nic nie zrobię jako ten. Prisoner. Albo może się zaraz uda. No nie, aha, bo... dobra, no nie wierzę po prostu, że mi łapią. Wiecie co, najgorsze jest to, właśnie mamy taką gierkę. Go al prisoner. No nie, to jest najgorsze, właśnie chyba nie obrabujemy nic. Bo zobaczcie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jak można być tyle policjantów na mapie i nie bawić się w rabunek, tylko sobie stać i nic nie robić? Ja tego nie rozumiem. Stanie sobie i nic nie robienie. To jest tragedia po prostu. No nie, no i zobaczcie. To jest tragedyjka po prostu. Dobra, okej, lecimy do tajnych baz. O, dzień dobry, dawaj. Dobra, bierzemy sobie teraz autko. I szybkie. Dobra, to. No, i teraz już mi nic nie zrobią, sobie lokuję. I pokazuję wam tajne bazy. Dobra, powiem wam, ucieczka z publicznego serwera jest mega ciężka, jeżeli jest tyle policjantów. Nie wiem w ogóle, czemu tyle policjantów jest, bo to nikt nie jest zupełnie sensowne. Lepiej sobie być prisonerem i sobie rabować. Dobra, lecimy do jednej tajnej bazy, a później do drugiej. A, jedną tajną bazę ominęłem. Ona jest w wulkanie i będzie za trzeci level. Trzeci level, czekajcie, tutaj. Trzeci level w tajnej bazie, no mi się podoba. To jest tutaj, patrzcie. Podjeżdżacie se tu, to wam się zawsze otwiera. I tutaj macie pod ziemią 10, a będzie za trzeci. I tylko będzie jeden poziom, więc za trzeci jednego poziomu. Lecimy sobie w drugie miejsce, drugą bazę. I zaraz mówię, to kolejne jeszcze nowości, które będą. I tu chyba będzie najlepiej. Patrzcie teraz na to, co Mandy robi. Dobra, w ogóle tych policjantów nie wiem, co ich nawaliło. Zupełnie mega nieopłacalne. O, latają tam. I tu mamy drugą pozę.
ale policyjną za 10 level. Nie będę tam wjeżdżał. Dobra. Staniemy sobie gdzieś w bezpiecznym miejscu, żeby nas nie złapali. To jest tu. Dobra. Lecimy z kolejnymi informacjami. I mamy niuk odpalany za 10 level. 10 level do odpalenia niuka. Czyli zobaczcie, zdobędziecie 10 level, a pewnie będzie łatwiej się dowało niż 50. No na pewno będzie łatwiej, bo teraz jak będzie sezonowy, to będzie dużo łatwiej się dowało. Więc lecimy sobie, pokażę wam, gdzie jest teraz niuk. Jak ktoś nie wie, gdzie jest niuk, to wam pokazuje, co trzeba zrobić, żebyście mieli 10 level. Gdy zdobędziecie 10 level, dzień dobry bardzo tutaj. Gdy macie 10 levelek, to lecicie sobie tutaj i wchodzicie do tej dziury i odpalacie rakietę już na 10. Ale będzie tych rakiet upalane. Dobra, lecimy sobie dalej. Mamy tutaj wszystkie 5 głównych nagród jest darmowe po odblokowaniu poziomu 4. 5 jakichś nagród za poziom 4 są zablokowane za... A, 4 są za... Aha, dobra, 5 głównych nagród jest za darmo. 4 są zablokowane przepustką sezonową, ale nie kosztują gotówki po odblokowaniu. A, czyli te 5 kosztują gotówkę po odblokowaniu, a 4 po przepustce nie kosztują gotówki. Okej, okay. Czyli będzie opłacało się kupić sezon pass, tylko czy sezon pass będzie za robuxy? Sezon pass za robuxy czy za kasę? 100 tysięcy za wejście sezon passa? Ciekawy jestem, co oni planują? Czy dać sezon passa za robuxy? O kurcze, to będzie teraz tutaj... No ciekawie, jak będzie sezon pass za robuxy. Ciekawie. O kurczę. Dobra, może ucieknę lepiej stąd. I nowy pojazd. Pewnie zastanawiacie się, Mandy, ale będzie nowy pojazd. Tak, będzie nowy pojazd. Będzie to jeden z głównych darmowych prawdopodobnie nagród. Darmowych. Więc lecimy, pokażę wam, co tu będzie jeszcze. Wchodzimy sobie i... poziom 10 zawiera również epicki samochód. Epicki samochód poziomu 10. No ja się nie mogę doczekać, jak poziom 10 będzie zdobywał. Będzie zdobywany poziom 10, epicki samochód, rakieta, jeden poziom, nie będzie dwóch teraz policyjnych. No mi się to podoba, ten update'ik, wejdzie na pewno konkrecior. O, to jest tyle policjantów. Powinno być tak, czym więcej policjantów, tym więcej się zarabia za rabunki. Tak powinno być. Tak powinno na pewno być, bo zobaczcie, ile teraz jest policjantów i co ja mam zrobić, jak ja mamkolwiek co zrabować. No tyle policji, nie da zupełnie rady się tego zrobić. Mam 1800, powinno być przynajmniej 6000, tyle policjantów. Ej, to by było dobre, to by było dobre na pewno, moim zdaniem. Tak to powinno być i tak to powinni zrobić. Więc drodzy widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie. Ojejku, co tu się stało, dobra. Ja dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, lajki są bardzo ważne. No i pamiętajcie, zostawiajcie komentarze. I teraz wjedziemy sobie w tego typa. Fuh, a to nasz jest. Policjant jest? Potańczymy sobie tu. Ciekawe, czy aresztują tańczącego. Tu. No nie, no. Aresztuje tańczącego. Czemu on to robi? Tak się nie robi. Nie umiesz się bawić Lenovo. Dobra. Ja dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się.